Można, panie doktorze? Można, zapraszam, proszę bardzo. Panie doktorze, z takimi objawami. Opadające kąciki ust, łzawiące oczy, gorycz w ustach. Nadmierna potliwość, tak, stres. Taka apatia i opadają ręce. Jak to leczyć? Jak panu pomóc? No, tak? Babcia mówiła, żeby wyjechać aż do pierwszego zatęsknienia. Proszę pana, wie pan, ja jestem dzisiaj pierwszy dzień w pracy, a właśnie wróciłem z wakacji z całą rodziną. Byliśmy w południowych Włoszech. Przepiękna kraina. No pięknie. I słońce i dokładnie naładowane akumulatory. Polecam bardzo południowa. Ale ja widzę, panie doktorze, pan mi tutaj suplementami chce mi pan leczyć. Nie, ale no, ma pan rację. No po prostu na ten czas tej jesiennej polskiej deprechy nie ma nic lepszego jak odrobina południowego słońca i wtedy zmienia się perspektywa i wraca się do naszego pierwsze zatęsknienie kraju. Tak jest. Nie, ale nie, wraca się jakby z zupełnie inną energią. Ja na razie mam te akumulatory fantastycznie podładowane i jeszcze nie dałem się jakby tym objawom, o których mówisz, poddać. Jakby ktoś jeszcze się nie zorientował, doktor Misio jest z nami, czyli Jarek Jakubik. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia dla Ciebie. Kochany, jesteś w trasie tak naprawdę, z tego co wiem. Tak jest. Więc odczarowujesz też tę Polskę i cały czas ją smakujesz. Jak ona w tej chwili smakuje, Anno Domini, jesień 24? No, powiem ci, że się trochę, myślę, w ciągu tego roku zmieniło. No, no po i dobrze. 15 października, kiedy obudziliśmy chociaż się cały czas, w Nowej Polsce. Usta w dół, ten cały czas. Wiesz co, ludzie bardzo patrzą politykom na ręce. Mhm. I tak samo my z doktorem Misio, ja zawsze powtarzam, że my nigdy nie stanęliśmy po tam żadnej stronie, pod żadnym sztandarem i zawsze będziemy patrzeć politykom na ręce, bo jak mówi, śpiewał klasyk, pod czym się absolutnie podpisuje, generalnie nie wierzymy politykom. Oczywiście. I ludzie są trochę zmęczeni tym, co się dzieje. To, że dzisiejsza władza jakby nie potrafi się dogadać i że cały czas to wszystko jakoś tam kotłuje. Już nie wchodząc w szczegóły, bo miałem jakby 2 tygodnie poza naszą ojczyzną okazję spędzić i chwilę odpocząć od tego, co się tutaj dzieje. I też ten dystans, myślę, przyda mi się dzisiaj. No, nieszczęście nas spotkało ostatnio za oceanem, no ale to już kolejny temat do rozmowy. No. Są, a być to będzie, zobaczymy. Arek, doktorze, tak naprawdę o tych sztandarach mówiłeś, a ty śpiewałeś też, że mamy sztandary. Lubisz takie felietony i podpatrywanie naszych, nie tylko politycznych, przywar. Ta Polska jest taką Polską, którą my musimy kochać bezwarunkowo albo zaakceptować taką, jaka jest. I o tym śpiewasz. I ta muza, te rock'n'rollowe brzmienia świetnie do tych manifestów pasują. Ale wiesz co, chyba na tym właśnie polega prawdziwa miłość, żeby zaakceptować, pokochać drugą osobę z wszystkimi jej przywarami. Nie zmieniać ją na siłę, na swoje podobieństwo, tylko żeby zaakceptować wszystko, co ze sobą niesie. I tak też było z ostatnią płytą doktora Misio pod tytułem Chory na Polskę. W ogóle miałem taki koncept wtedy, żeby całą płytę poświęcić jakby wadzeniu się z naszą ojczyzną, ale z przywarami, które nam też są należne. Wiesz co, czasami odpowiedź jest prostsza, niż nam się wydaje. To ja z ludźmi rozmawiam, czy w trakcie koncertu, czy po, a propos teraz trasy, którą mamy jesiennej z Live Nation. Gramy tam w Zabrzu, gramy w Gdyni, no mamy tam pięknych parę koncertów. Zaraz poopowiadasz, parę koncertów. I opowiadam ludziom taką historię związaną, o dziwo, z moim ukochanym trzecim synkiem, czyli psem Bazylim. Jest taka piosenka, no wprawdzie do tekstu Marcina Świetlickiego, Miliard nowych Polsk, ale niczym z niej powstała piosenka, to ja, znaczy ja tę piosenkę zawsze na koncercie dedykuję mojemu pieskowi. Tak. Nawet było raz, że wziąłem go na scenę, kiedy był Bazylii, dostałem strasznie po uszach od ludzi, jak można zwierzę wpuszczać na scenę, przecież pies ma bardzo wrażliwe uszy i tak dalej. No, nie wszyscy wiedzą, że jak się gra na uszach na scenie, to na scenie jest po prostu cicho i nie słychać żadnego dźwięku, także Bazylii był absolutnie bezpieczny. A dlaczego
mówię o bazylii. Ja mieszkam, słuchaj, na wsi pod Warszawą. I gdyby nie bazylii, to jakoś nie miałbym pretekstu, żeby zacząć wychodzić z domu na spacery. Jak zacząłem z domu wychodzić na spacery 2-3 razy dziennie, zacząłem się spotykać z ludźmi. Z ludźmi u mnie na wsi. I tak, no, o, dzień dobry, no, sąsiadko, co tam słychać? Tak. A, tam, panie Jarku, jak się... O, w kościele byłam, tam ksiądz, tam pitolił. Witam sąsiedzia, co tam mówa, jak zdrowie? A, tam kręgosłup, no, a tam, no, a ta zdrowia, służba, to wiadomo, jak to u nas. I zacząłem z tymi ludźmi rozmawiać i... Znaczy, po pierwsze, ja sobie zbudowałem i myślę, że każdy z nas marzy o tym, żeby sobie zbudować taką swoją bezpieczną, małą Polskę, w której czujemy się bezpieczni, szczęśliwi, spełnieni. To jest nasza rodzina. Nawet jeżeli to jest 10 metrów na 10. Oczywiście, musi że to tak. Być, tak. To są nasi przyjaciele, nasza rodzina. U mnie to jest Agnieszka, Bazylii, to synowie, przyjaciele, no wiadomo. I dotarło do mnie, że bar, to się wydaje jakąś taką utopią szczęśliwej Polski, a propos właśnie miliarda nowych Polsk. U mnie w kuchni na lodówce jest widokówka z podobizną Władysława Bartoszewskiego. Aha. I jego najsłynniejszym cytatem: warto być przyzwoitym. No, tak, tak mało dzisiaj jest autorytetów, ale... Jasne. Po tych spacerach, kiedy zacząłem się z ludźmi spotykać, dotarło do mnie, że u moich sąsiadów pewnie na lodówkach są inne widokówki z innymi świętymi, chrześcijańskimi, buddyjskimi, nie wiem, żydowskimi. Ale nic w tym złego. Oczywiście. I być może tam jest podpis: nie czyń bliźniemu, co tobie tak. Miło. A to dokładnie znaczy to samo, to co, warto na mojej, być co na mojej lodówce. I dotarło do mnie, przecież to jest tak proste, że chodzi tylko o to, żeby ta każda Polska, którą sobie każdy z nas buduje, szczęśliwą, bezpieczną, nie mówiła sąsiedniej drugiej Polsce, jak ma żyć, jak ma kochać, co ma robić. Tak. Przecież to jest tak mega, mega proste, żeby te Polski, które się stykają, sąsiadują ze sobą, szanowały się wzajemnie, tolerowały. A wiesz, że ta konstatacja to jest na miarę takiego, wiesz, na miarę Nobla. Wiesz, to odkryłeś coś, że należy taki słownik polsko-polski skonstruować. Może sztuczna inteligencja, ale jakaś, wiesz? No. Wiesz co, ale, nie, ale wiesz, jak mi się żyje o wiele łatwiej, kiedy ta konstatacja do mnie dotarła, kiedy z tymi ludźmi zacząłem normalnie rozmawiać i nie prawić ich im żadnych mądrości, nie uczyć ich. Jasne. Jakby, no po prostu, no, są moimi kumplami, są moimi sąsiadami. Oni dzięki temu też postrzegają cię dużo lepiej i inaczej, znaczy bliżej. No, jesteś im bliższy. Tak, no, no i jako swojak. I dlatego człowiek, któremu oni mogą opowiedzieć, jak panu doktorowi oczywiście. O swoich bolączkach. I dlatego też tę piosenkę zawsze dedykuję mojemu trzeciemu synkowi, pieskowi Bazylemu. Cudowny, energiczny Jack Russell Terrier. Tak jest. Gdyby nie on, to pewnie nie byłoby tej piosenki. Arek, porozmawiajmy o trasie, teraz bardziej o muzyce, bo ty zaczynałeś od współpracy z Olafem Deriglasowem, później tak Janek Benedek przejął trochę taką rolę głównodowodzącego od strony muzycznej. Był, tak, jeszcze był Kuba Galiński, bo z Jankiem Benedekiem pracowaliśmy już nad miksami przy kilku płytach, ale taką ważną postacią producenta muzycznego był również Kuba Galiński. No Kuba, który jest jakimś, no, jakimś mistrzem świata. Ja nie rozumiem, jak można nagrywać, być producentem no, płyt Sanach, Dawida Podsiadło i zespołu Deserter. No błagam cię, no to... Ale no tak jest. No, ten facet ma to po prostu... Omnibus, potrafi. Wspaniały kompozytor, aranżer, multi-instrumentalista. No z Kubą nagraliśmy trzy płyty. Nie dyskutuj. Gdyby Chopin żył dzisiaj, byłby jazzmenem. Wiesz? Pewnie tak. Natomiast ta nasza ostatnia płyta trochę jednak poszła w innym kierunku, bo tym razem spróbowałem, czy pomysł był taki, żeby odbić się od energii różnych producentów. I stąd właśnie jeden numer zrobiliśmy z Jankiem Benedkiem, jeden numer z Olafem, jeden numer z Kubą Galińskim, z Maćkiem Wasio, a Tomek Organek nam zrobił wielkie żarcie. I dzięki temu, tym spotkaniom, jak gdyby tej energii, którą od nich dostałem,
postanowiłem, no to było straszne ryzyko, ale mam wrażenie, że się udało, bo w końcu, no nie wiem, ta nominacja do Fryderyka za najlepszą płytę rockową, no była... Zobowiązuje i jakby zobowiązuje. Coś nam mówi. I wiesz co, i sam się zabrałem, wyobraź sobie, za produkcję muzyczną. I tam chyba z 5 czy 6 kawałków na tej płycie podpisanych jest moim nazwiskiem, bo jakoś tak uwierzyłem w siebie i miałem jakąś taką bardzo konkretną wizję. Zresztą no bardzo bym zachęcał, żebyśmy na koniec wrzucili piosenkę pod tytułem Bezczas. Ale ona, wiesz, że ona inaczej brzmi niż to wszystko, co właśnie o to chodzi. Było. To jest piosenka, tak, którą ja zrobiłem. Ja na nią też zwróciłem uwagę bardzo. Bo chodzi o to, że taką moją ideą było to, żeby ta płyta była jak najbardziej eklektyczna, różnorodna. Czyli oprócz tego, co umiemy grać. No, gramy punk rocka, gramy rock and rolla, gramy nową falę i nagle pojawia się na przykład takie, nie wiem, no, berlińskie techno w wydaniu doktora Misio, czy też takie bardzo... Lekkie elektro, nie, o co chodzi? Tak, bardzo spokojne ballady. No, ta płyta, myślę, jest bardzo różnorodna, która się tam mieni różnymi barwami i moim zamierzeniem było to, że no, fani sobie doktora Misio tę płytę włączą i tak, o jest, aha, o i tak też można, żeby za każdym numerem gdzieś tam wprawić, przyciągać i jakoś tak i zadziwiać, zaskakiwać, żeby nie funkcjonować na takich już sprawdzonych schematach, żeby nie wyjść w jakiś rodzaj rutyny, że o. My ale tak wiesz, że to jest też taki trochę inscenizacyjny dryk, który pewnie z aktorstwa wyniosłeś, bo przygotowując koncert, jak masz za każdym razem w takim innym klimacie brzmieniowym piosenkę, ale nie tylko bo one również tematycznie są dosyć też zróżnicowane, to możesz też flow koncertu ułożyć odpowiednio, wyreżyserować. Dlatego też gramy teraz na koncertach oczywiście głównie materiał z ostatniej płyty Chory na Polskę, ale ja staram się przynajmniej mieszać, tasować kolejność tych numerów. Czasami wrzucać te, które czekały sobie w szufladzie, w poczekalni, po to, żeby jednak każdy koncert zaskakiwał nas i publiczność. Czyli żeby nie odgrywać cały czas tego samego, żeby nie wpaść w ten rodzaj rutyny. Bo ja mam także, po pierwsze, każdy koncert, ja się tak umówiłem sam ze sobą, no i oczywiście z przyjaciółmi z zespołu, że panowie, doktor Misio każdy koncert gra tak, jakby to był nasz ostatni koncert w życiu. Matku. To primo. Sekundo, umówiłem się sam ze sobą, że jeżeli ja poczuję na scenie coś takiego, że jestem, nie wiem, znudzony, że patrzę na tę setlistę i tak mam, o Jezu, jeszcze 5 kawałków do końca. To dobra. Kończymy. Jeszcze 4, jeszcze 3, dobra, koń, dobra, bis, dobra. No, jeżeli poczuję coś takiego, to będę musiał sobie zrobić przerwę. I też taką przerwę sobie kiedyś zrobiłem na solowy album Szatan na kabatach, bo poczułem, że potrzebuję trochę odpocząć od doktora Misio, od tej energii, bo jednak ta energia, no, szalona, nie wiem, dzika, którą generujemy na koncertach, no ona musi być jednak prawdziwa. No. Tego nie można zagrać, odtworzyć. Albo to się ma, albo tego albo nie ma. Także musiałem chwilkę odpocząć i umówiłem się sam ze sobą, że albo wtedy sobie trzeba będzie zrobić przerwę, jeżeli poczuję, że to jest już jakiś rodzaj rutyny, albo, no przepraszam, albo trzeba będzie zejść ze sceny. No, niepokonanym. No, oczywiście. Natomiast to się, nie, natomiast na razie wszystko się pięknie układa. No, Live Nation nam organizuje jesienną trasę. Jesteśmy bardzo, bardzo jakby teraz nakręceni. No ja po tych wakacjach mam naładowane do spodu akumulatory. Do świąt wytrzymasz. Także dam radę. Posłuchaj, do świąt. Dzisiaj jest 12. Gdzie najbliższy koncert? To mnie teraz zagiąłeś. 17 gramy bodajże w Poznaniu. Dobra. Ale mogę się mylić. Tak? Patrzymy przez szybę teraz? Nie, nikt nic nie Dorotko, wie. 17 gramy w Poznaniu. Dobra. A na Mazowszu gdzieś? Bo na razie jeszcze Poznań gramy poza Mazowszem. Gramy, 17 gramy w klubie fantastycznym Blue Note w Poznaniu, ale 15 wcześniej gramy w Warszawie w klubie Mechanik
I tu jest tak, i takie bardzo no to, fajne towarzyskie spotkanie. To czemu nie mówisz? No to właśnie jest ważne. No to właśnie mówię. Gramy razem z Marcinem Świetlickim i jego zgniłością, także... Ach, to cudowny koncert no, będzie, drodzy Państwo. Nadzieję, zapraszamy wszyscy że i bardzo tam się spotykamy w takim razie. No to widzimy się w takim razie. 15 oczywiście. W Mechaniku, tutaj niedaleko Narbuta. Tak jest. Zapraszamy serdecznie. Panie doktorze, to co pan przepisze na receptę? Ja powiem tak. Proszę pana, ja przez ostatnie 2 tygodnie chodziłem w krótkich spodenkach. I to, myślę sobie, jest najlepsza recepta, żebyśmy założyli krótkie spodenki, żebyśmy wyciągnęli gdzieś tam schowanego głęboko tego małego chłopca w krótkich spodenkach i żebyśmy tego małego chłopaka w sobie pielęgnowali, żebyśmy o nim nie zapomnieli, bo on jest dla nas strasznie ważny, a może tak naprawdę najważniejszy. Przypomnieć sobie bez czas. Oczywiście. Arek Jakubik był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Pięknie dziękuję. Pozdrawiam. Doktor Misio Bezczas.